Na ekranie widzisz właśnie fabrykę, w której były produkowane sterydy, a później wysyłane na polski rynek. Przez ostatni rok mogli wprowadzić do obrotu sfałszowane leki warte co najmniej 2 miliony złotych. W toku czynności zabezpieczono 18 maszyn służących do produkcji sfałszowanych leków wartych około 20 milionów złotych, a także przejęto kilka ton komponentów służących do produkcji leków i kilkanaście ton gotowych produktów leczniczych, których łączna wartość czarnorynkowa została wstępnie oszacowana na około 50 milionów złotych. Substancje te znaleziono m.in. w łazience czy nad toaletą. Jednym słowem, obrzydliwe, żeby w takich warunkach produkować środki, które ludzie zażywają. Ogólnie temat zażywania leków co jakiś czas przewija się w internecie na masową skalę. Dociera do setek tysięcy młodych osób, które prędzej czy później mogą się spotkać z możliwością wejścia na tę drogę. Sterydy, doping czy inne tego rodzaju środki kojarzymy z wynikami lub sylwetkami ludzi. Stalowy Szok robi odcinek o trenbolonie Fame MMA. Tak, tren jest wykorzystywany w weterynarii do rozrostu masy hodowlanego bydła. Sportowcy są przyłapywani na testach antydopingowych. Nie wiedziałem, że ja robię jakby coś złego. Jakby nie zagłębiałem się, co to tam jest, bo miałem to w dupie. Chłop, jak jest w środku afery dopingowej, mógł wstawić na przykład badanie moczu, a nie badanie wariografem. Chłopaki z WK robią serię poświęconą temu, kto bierze, a kto nie bierze. Bał się środków pod tym kątem, że on się uzależnia od takich mocnych rzeczy, nie? Czy to alkohol, czy to jakieś używki. I mi się wydaje, że on po prostu bierze, bo no spójrz się na niego, nie? No. Takie treści możemy też znaleźć w podcastach Komentery. Boxel to teraz chodząca apteka i że to też może mieć wpływ na jego zachowanie, samopoczucie i tak dalej, że nie chodzi nawet czysto o obciążenie psychiczne związane z całą sytuacją, tak, i tym, jak jest tam jechany przez ludzi, jakie rzeczy tam mu wypominają i tak dalej, tylko też no, czysto ze względu na te środki, które tam przyjmuje. On na których aferkach zaczął czytać, chcąc być transparentnym, zaczął czytać listę środków, na których jest i dokładne dawkowanie, stary. I jeżeli powiedział wszystkie, to i tak jest grubo, a jeżeli mógł nie powiedzieć wszystkich, bo mu było głupio, że aż tak dużo bierze i mógł nie powiedzieć wszystkich, to jest jeszcze gorzej. To ja nie chcę wiedzieć, to jest jeszcze gorzej. Jak również na wielu konferencjach. Testosteron, krótko propionat na przykład, krótko działający, może za jakieś parę tygodni już go nie przeczuć, także to nie jest to, że za dwa tygodnie jadę na zawody, są sposoby, co bierze się, a później po prostu nie wykryje się tego, nie? Co? I za dużo bierzesz co sterydu. Co ty możesz wiedzieć na temat, po pierwsze, sterydu? No wiem, i na bo słyszę twój tego, głos. Ale znam wiesz się co? Na tym. Dobrze, bez... Większość kobiet proszę ma pana, taki głos normalnie. Odejść. Normalnie? Większość... I jest tak. Młody ninja nie zbudował swojej formy naturalnie. Teza, lecimy od mrozu. No ja oczywiście uważam, że to nie jest naturalna sylwetka. Kiedyś brałem sterydy. Aktualnie biorę krótkiego teścia raz na 3 dni, jak ktoś coś się zna na tym. I moim zdaniem to nie jest kurwa jakoś bardzo dużo. Kto ma wspólnego coś ze sterydami, to wie, jak jest. I też chyba coś mieć wspólnego, kolego, także wiesz, ile to jest centymetr krótkiego testosteronu, tylko krótkiego testosteronu, to chyba wiesz, czy to jest dużo, czy nie. Więc sobie sam możesz na to pytanie odpowiedzieć. Wiele treści dotyczących dopingu pojawia się w mainstreamie, jednak mało osób zadaje sobie pytania o to, skąd takie środki pochodzą oraz jakie są prawdziwe konsekwencje zażywania dopingu. Dlatego dzisiejszym filmem chciałbym odczarować ten temat i pokazać, że to, co widzimy w mediach, to tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej. Wiele się mówi o tym, jak świat freakfightów spopularyzował sztuki walki w Polsce, ale mało mówi się o kwestii wprowadzenia tych niebezpiecznych środków do debaty publicznej. Będę nazywał sterydy, doping czy inne nielegalne wspomagacze jako niebezpieczne środki, ponieważ ich produkcja czy dystrybucja jest zbudowana na nielegalnych działaniach. Zatem nawet osoby, które je biorą, nie do końca wiedzą, co tak naprawdę zażywają. Dlaczego? W artykule serwisu noise.pl możemy przeczytać. Przebadano 25 różnych podobnych preparatów na erekcję i okazało się, że zawierały od 0 do nawet 250% maksymalnej dawki dobowej. Konkluzja jest taka, że kupując środki z nieformalnego źródła, nie wiemy, co jest w środku. W takim testosteronie z drugiego obiegu może być czysta glukoza, a czasem koncentracja może być wyższa po to, żeby stosując jedną dawkę uzyskiwało się określony efekt. Decydując się na stosowanie takich rzeczy, możesz natrafić na zanieczyszczoną substancję, różne mieszanki czy tak zwane fejki. Zatem jeśli chcesz coś zamówić przez internet lub ktoś proponuje ci coś na siłowni,
to pod żadnym pozorem tego nie kupuj, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś chce po prostu zarobić na twojej nieświadomości i braku wiedzy. Teraz, jeśli jesteś influencerem i bierzesz coś, bo trener ci polecił i załatwił, to najlepiej, żebyś się zreflektował i to odstawił, póki jeszcze nie jest za późno. W jednym z materiałów na YouTubie możemy natrafić na informację o tym, że służby zlikwidowały kilka fabryk i magazynów sfałszowanych leków. Wśród substancji znajdowały się również sterydy. Jak informuje polska agencja prasowa, w grudniu ubiegłego roku rozbito grupę przestępczą, która produkowała i sprzedawała pseudolecznicze produkty. Policjanci, m.in. z poznańskiego CBŚ, rozbili kolejną grupę przestępczą, której członkowie produkowali głównie sterydy anaboliczne. W ich ofercie znajdowały się również środki na potencję. Takie środki często są przechowywane czy produkowane w miejscach, które nie mają zapewnionych warunków sanitarnych. Pod koniec grudnia ubiegłego roku Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało o rozbiciu grupy przestępczej, która w trzech fabrykach produkowała, a następnie sprzedawała sfałszowane produkty lecznicze. Innym z kluczowych wydarzeń 2023 roku było także rozpracowanie międzynarodowego gangu sterydowego. Jak informuje Centralne Biuro Śledcze, zlikwidowano 5 profesjonalnych linii produkujących steroidy anaboliczno-androgenne oraz 10 magazynów, w których znajdowało się ponad 500 000 opakowań z nielegalnymi produktami medycznymi, w tym kilkaset opakowań z nowymi substancjami psychoaktywnymi. To tylko niektóre z licznych przykładów nadużyć w kontekście rozprowadzania substancji pseudoleczniczych. Jak więc widzisz, handel środkami niebezpiecznymi, w tym lekami czy sterydami, jest powszechnym, działającym na taką skalę zjawiskiem, że nawet sobie tego nie wyobrażasz. I to jest pierwszy argument przeciwko niebezpiecznym środkom, o których jednocześnie jest głośno, ale ich produkcja, rozprowadzanie czy przetrzymywanie to absolutne złamanie większości przepisów sanitarnych w imię zysków grup przestępczych, które zarabiają na tym miliony. Zbuduję dla Ciebie przykład, jak bardzo jest to obrzydliwe. Ktoś korzysta z toalety, w której produkowane są sterydy. Nie masz więc pewności, czy ta osoba dobrze umyła ręce. Ta sama osoba idzie później produkować środki, które są wstrzykiwane w Twoje udo lub pośladek. Pewnie ktoś chce teraz napisać komentarz: ja to kupuję z zagranicy, środki na masę. Lecz tutaj nie ma znaczenia region świata. Na tym polega nielegalny rynek leków. Nie bez powodu jest on określany jako nielegalny, ponieważ korzystanie z niego niesie ze sobą ryzyko i niebezpieczeństwo. Analizy chemiczne 44 produktów sprzedawanych przez internet jako selektywne modulatory receptora androgenowego wykazały, że tylko 52% zawierało selektywne modulatory receptora androgenowego, a kolejne 39% zawierało inny, niezatwierdzony lek. Ponadto 25% produktów zawierało substancje niewymienione na etykiecie, 9% nie zawierało substancji aktywnej, a 59% zawierało substancje w ilościach różniących się od etykiet. Pamiętaj, decydując się na leki czy inne produkty produkowane w piwnicach czy toaletach, tak naprawdę eksperymentujesz z własnym zdrowiem. Drugim argumentem przeciwko stosowaniu dopingu są ludzie bez wykształcenia medycznego, robiący tym substancjom pozytywny marketing. W pewnym momencie to tak było, to co mówisz, że bardzo mocna narracja się pojawiła czy na TikToku, czy w innych miejscach, że po 30 już się powinno zastanowić, zmierzyć poziom testosteronu i tak dalej, bo powinieneś tam przybustować, nie? Być może słyszałeś opinię, że niebezpieczne środki są jak witaminka i trzeba je stosować prozdrowotnie po 30 roku życia. Leki to nie witaminy, które się suplementuje. Na recepcie zawsze widnieje informacja, jakie skutki uboczne mogą powodować dane substancje. Ich lista jest naprawdę długa. I nie bez powodu to leki na receptę, a nie suplementy. Terapię TRT często przedstawia się jako tę zmieniającą życie człowieka, ale zawsze pomijane są tu skutki uboczne. Ciekawe dlaczego, zapytasz. Ponieważ nawet przy małej dawce leku pacjent musi być pod obserwacją lekarza specjalisty. Na pierwszy rzut oka to wydaje się logiczne. Mężczyznom z wiekiem spada testosteron, więc terapia testosteronem będzie świetną decyzją. Jednak to myślenie krótkoterminowe. Biorąc taki lek, musisz przygotować się na skutki uboczne. Jeśli więc mówimy o lekach, mówimy o ich wadach i zaletach, a nie o tym, co nam wygodne do przedstawienia swojej wersji poglądów.
Polecenie terapii sterydowych może przypominać polecenie Ozempiku, znanego leku na cukrzycę stosowanego m.in. przez influencerów czy celebrytów, który pomaga im schudnąć. W tym przypadku ludzie również zachwalają substancję, opowiadając o jej superlatywach, ale już nikt nie wspomina o tym, że Ozempik może na przykład spowodować, że wysiądzie ci trzustka. Bo trzeba sobie uświadomić jedną rzecz. Każdy myśli tu o swoim interesie. Ludzie, którzy produkują nielegalne środki, nie myślą o tych wszystkich, którzy będą to zażywać. Myślą wyłącznie o sobie. To dlatego produkują środki w toaletach i piwnicach. Ci sami ludzie szukają naiwnych i zapominają wspomnieć klientom o skutkach ubocznych. Nawet influencerzy i osoby medialne przedstawiają substancje nielegalne, to jest doping, w odpowiedni sposób, bo oni również mają z tego korzyść. Przecież nikt z tych znanych ludzi nie przyzna się, że jest słaby, nie ma motywacji na trening, niszczy sobie życie, związek mu się rozpadł i cały czas boli go głowa. Dlatego ty, drogi widzu, musisz zadbać o swoje dobro. Po pierwsze, wyzbyj się naiwności, że ktoś z tych ludzi chce ci pomóc. Po drugie, twoja świadomość na ten temat musi wzrosnąć, żebyś mógł uchronić siebie i innych przed podejrzanymi osobami. Teraz dealerów nazywa się trenerami od high performance'u. Serio, to nie żart. Bo ja rozmawiałem o tym samym z Błońskim, kiedy on był na dopingu, też cały wysypany, prowadzony właśnie przez takiego trenera high performance. To są ludzie, którzy kiedy do nich podejdziesz i powiesz, że stary, chyba coś jest nie tak, jestem wysypany cały w sypach i no to chyba nie jest normalne. To oni ci powiedzą, nie stary, luz, tak ma być, przecież jesteś na bombie, więc musi cię wysypać. Masz przez tego człowieka burdel w hormonach, twoje zdrowie się sypie, robi ci on krzywdę, dlatego że nie ma żadnych kwalifikacji do tego, żeby prowadzić cię farmakologicznie sterydami. Od tego są lekarze tacy jak androlodzy, a nie jakieś łebki z siłowni. Specjalnie tworzy się nowe nazwy, aby uśpić twoją czujność, ale w tym momencie musisz zadać sobie kluczowe pytanie. Czy takie osoby mają kwalifikacje? Bo jeśli ktoś nadaje sobie łatkę specjalisty od tego rodzaju substancji, to już wiadomo, że nie ma żadnych, ponieważ gdyby miał wymagane kwalifikacje, to nazywałby siebie lekarzem. Jeśli nie jesteś lekarzem, a przepisujesz komuś leki, to jesteś dealerem i żadne nadawanie sobie nowych nazw tego nie zmieni. W istocie żonglujesz ludzkim życiem. Oczywiście, jeżeli interesujesz się hormonami, ukończ studia i zacznij pomagać ludziom po otrzymaniu odpowiednich kwalifikacji. Bez żadnych uprawnień człowiek absolutnie nie powinien się tym zajmować. I ty, jako widz, nie powinieneś ufać ludziom, którzy mają dużo lajków, wyświetleń czy wyglądają na godnych zaufania. Takim dobrym przykładem jest podcast Przemka Górczyka, gdzie gość przedstawia się tak. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Już mi powiedziałeś, że dla ciebie to jest skomplikowane, więc spróbujmy to zrobić tak, żeby się niczym nie martwić i o niczym nie zapomnieć. Jestem doradcą żywieniowym, zajmuję się też hormonami, optymalizacją hormonalną, suplementacją i chyba trochę szeroko pojętym zdrowiem. Mhm. Co to znaczy optymalizacja hormonalna i pomoc z hormonami? Jeśli masz jakieś zaburzenia hormonalne, to należałoby je wyprostować. Jeżeli nie do końca coś funkcjonuje tak, jak powinno, to zawsze można to poprawić. Mhm. Chyba tak. To sam początek wywiadu. Już tutaj powinna ci się zapalić czerwona lampka. Gość przedstawia się jako człowiek od hormonów, jednocześnie nie przedstawiając się jako lekarz lub doktor. Gdy wejdziesz na Instagram gościa, w opisie znajdziesz linkowanie do sklepu biolab.shop, a ten sklep sprzedaje peptydy i sarmy, czyli środki zabronione przez Polską Agencję Dopingową. Człowiek reklamując w pierwszych zdaniach, że zajmuje się zdrowiem, jednocześnie na swoim Instagramie w opisie reklamuje substancje znajdujące się na liście antydopingowej. Ale widzowie polskiego YouTube'a nie są głupi i w komentarzach widać oburzenie dotyczące tego gościa. Na ekranie kilka przykładowych komentarzy. Podcast wygenerował 53 tysiące wyświetleń na samym YouTubie. Sam przyznaję, że to ogromny zasięg jak na ekspozycję tak szkodliwych społecznie ludzi. Niech więc wybrzmi to w tym odcinku. Tacy ludzie nie powinni dostawać przestrzeni w polskim internecie, ponieważ reklamują swoje wątpliwe usługi, nawet nie posiadając odpowiednich kwalifikacji. Reklamują niebezpieczne, zbanowane środki na swoich social mediach. Ale to tylko przykład przypadkowo znalezionej osoby. Pomyśl, ile takich osób funkcjonuje w internecie. Osób, które nie są lekarzami, ale zalecają leki i to nie te z apteki. Dlaczego więc influencerzy stosują nielegalne środki, narażając się na aż takie niebezpieczeństwo? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć dr Piotr Paweł Świniarski. Każdy chce być podziwiany za to, że naturalnie, bez jakiegokolwiek wsparcia osiąga jakieś wyniki i to kreuje mu followersów, że wszyscy inni nie potrafią, a on potrafi. Postawienie sprawy uczciwie nagle obaliłoby mit niezwykłości takich osób.
To pokazuje, że kłamać w social mediach się opłaca, a już tym bardziej, jeśli twój content opiera się na pokazywaniu swojej imponującej sylwetki. Co z tego, że narażasz swoje zdrowie? Ważne są lajki i wyświetlenia. O tym niestety nikt już nie mówi, a to może w odbiorcach rozpowszechniać fałszywy obraz idealnego ciała. Sylwetki, której twoi odbiorcy nigdy nie będą w stanie osiągnąć samymi ćwiczeniami fizycznymi i dietą. I ten fałszywy obraz własnego ciała promowany jest obecnie jak nigdy wcześniej, głównie za sprawą mediów społecznościowych. Jeśli patrzymy na kwestię dopingu krótkowzrocznie, daje on szereg możliwości. Przekłada się oczywiście na zwiększenie masy mięśniowej, wytrzymałości i kondycji. W skrócie, mamy szybkie efekty w bardzo krótkim czasie. Stosowanie tych substancji przyczynia się także do lepszego postrzegania na zwłokach innych, bo inni mogą pomyśleć, on wygląda jak Bóg, chciałbym być jak on. Warto jednak pamiętać, że doping to przede wszystkim kredyt zdrowotny. Mimo że na początku widzimy szybkie efekty, to prędzej czy później odbije się to na naszym zdrowiu. Osoby zainteresowane powinny mieć na uwadze, że stosowanie dopingu jest nie tylko ogromnym zagrożeniem dla zdrowia i życia, jest także nielegalne i nieetyczne. Trzecia rzecz, którą musisz wiedzieć na ten temat, to możliwe powikłania w wyniku stosowania takich substancji. Przejdźmy więc do nieoczywistych skutków ubocznych dopingu. Nie chcę teraz wymieniać skutków ubocznych z recepty, ale spojrzeć na to z innej strony. Istnieje bowiem ryzyko uzależnienia psychicznego od takich środków, które może prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym i relacjami społecznymi. Osoby stosujące te substancje mogą doświadczać zmian nastroju czy nawet depresji, co może wpływać na ich zachowanie w relacjach z innymi ludźmi. To wejście w pokój bez klamek, który nazywa się bigoreksją. Osoby uzależniają się od swoich wielkich i potężnych sylwetek, gdzie nawet kiedy sypie się im życie, nie chcą odstawić swojego trybu życia czy środków, bo nie widzą świata, w którym są mali i chudzi. Dobrym, ale jednocześnie smutnym przykładem jest historia Wojtka z KFD. Oficjalnie w wieku 32 lat zmarł on na niewydolność nerek. W materiałach jednak oficjalnie przyznawał się do używania środków dopingujących. Mimo że w filmach wielokrotnie wspominał, że był świadomy ich konsekwencji, świadomie kontynuował używanie substancji. Nawet gdy lekarze mu odradzali, poszedł nawet robić martwy ciąg tuż po dializach. Zaproponowano mi biopsję, czyli pobranie wycinka z chorego narządu, ale zaproponowano mi biopsję na takiej zasadzie, że powiedziano mi: słuchaj Wojtek, jeżeli ty nam obiecasz dzisiaj, że z dniem dzisiejszym zmieniasz swoje życie, przestajesz żyć w sposób ekstremalny, przestajesz dźwigać ciężary i tak dalej, zaczniesz się oszczędzać, no to my ci tą biopsję zrobimy. A jeżeli ty nam nie obiecasz, że zmienisz swoje życie, bla bla bla, no to my ci tej biopsji nie zrobimy. No, więc ci, co mnie znają, pewnie się już domyślają, że tej biopsji mi nie zrobiono. A to jest też trochę moja głupota, trzeba było tam zęby zacisnąć. Takie uzależnienie samopoczucia i poczucia wartości od swojej sylwetki jest częstsze niż mogłoby się wydawać. Dlatego zwróć proszę uwagę na siebie i swoich bliskich. Mogłeś spotkać na siłowni osobę, która na pytanie, dlaczego bierze takie środki, odpowiedziała: bo mi trener przepisał. No właśnie, to częsta sytuacja, że trenerzy przepisują i często sprzedają niebezpieczne substancje, bo wpływa to wtedy na skuteczność treningów. W końcu, kto by chciał trenera, niezależnie w jakiej dziedzinie sportu, z którym nie mamy wyników? No właśnie. Dlatego to bardzo, bardzo duży red flag, kiedy trener od razu chce cię wepchnąć na cykl. Nigdy się na to nie zgadzaj. Warto również zauważyć, że nielegalny handel sterydami może prowadzić do wzrostu przestępczości i korupcji, gdy ludzie próbują zdobyć dostęp do tych substancji w nielegalny sposób. To może mieć negatywne skutki dla bezpieczeństwa publicznego i sprawiedliwości społecznej. Zadajmy sobie więc pytanie, dlaczego organizacje freakfightowe pozwalają na takie sztuczne wspomaganie? Wszyscy możemy się zgodzić, że organizacje freakfightowe bardzo przyczyniły się do promocji dyskusji o niebezpiecznych środkach w internecie. Ale dlaczego federacje w ogóle pozwalają na stosowanie niebezpiecznych środków? Ponieważ za tym idą zyski, czyli pewniejsi siebie zawodnicy o lepszym wyglądzie, lepiej przygotowani, mogący dać lepsze show. Gdyby nagle jakaś federacja zakazała stosowania takich rzeczy, skorzystałyby na tym konkurencyjne podmioty, to znaczy inne federacje, które by na to pozwalały. Więc odpowiedzią jest korzyść, niestety budowana kosztem zdrowia influencerów.
Bo jeśli dużo osób w środowisku influencerów bierze, a ty nie, możesz mieć poczucie, że odstajesz od grupy. Ponadto pozbawiasz siebie okazji na uzyskanie pożądanej sylwetki w krótkim czasie i być może walki we frikach. Ale należy zadać sobie pytanie, ilu influencerów straci w tym przypadku zdrowie? Tego nie wiemy, bo raczej nikt takimi statystykami się nie chwali, ale jedno jest pewne. Ten biznes jest toksyczny dla osób biorących w nich udział, można powiedzieć, że zdrowie zamienia się tu na pieniądze. Filmy dotyczące sterydów to setki tysięcy wyświetleń i perspektywa nabicia milionowych zasięgów przez wiele lat. Ile osób skorzystało, widząc pięknie wyglądających, dobrze zarabiających i otoczonych kobietami influencerów? Tego nie wiemy, ale wiem jedno, że jeśli ten film uchroni chociaż jedną osobę przed zejściem na złą drogę, to będzie to duży sukces. Bo nawet jeśli czujesz się źle, bo ludzie wokół ciebie biorą, a ty nie bierzesz, to za 10 lat oni będą w kolejce do lekarza, a ty będziesz robił 100 kilo na klatę i to na powtórzenia. Pamiętaj, życie to nie sprint, a maraton. Jeśli chciałbyś zwiększyć świadomość w zakresie stosowania dopingu, to udostępnij materiał, skomentuj czy obejrzyj materiał jeszcze raz, żeby algorytm niósł go dalej. Do usłyszenia w następnym odcinku.